Jak wspomniałem, dzięki temu, że po tragedii, jaka się rozegrała w Izraelu 7 października 2023 roku, w której zginęło 1200 osób w bezprzykładnej barbarzyńskiej rzezi urządzonej przez terrorystów Hamasu, miałem okazję, jak wszyscy, śledzić media, do dzisiaj zresztą to robię, i te doniesienia, zarówno z samej tragedii, z której mamy nagrania, bo sami mordujący chwalili się, przesyłali filmiki ze scen mordu, gwałtu i niszczenia swojej rodzinie w Gazie. Również obserwujemy doniesienia z frontu. Jest to prawdziwy front wojenny w Gazie, gdzie wojsko Izraela próbuje spacyfikować tę zbrodniczą organizację, jaką w oczach całego świata jest Hamas. W poprzednim krótkim sprawozdaniu zwróciłem uwagę na krytyczne spojrzenie na politykę rządu premiera Netanyahu. Odwoływałem się zwłaszcza do jednej rozmowy z Jacobem Godot, który konsekwentnie od kilku miesięcy okupuje namiot naprzeciw Knesetu, pisuje również artykuły, odezwy w prasie, w mediach izraelskich i domaga się zmiany rządzącej koalicji. Ale nie wszyscy Izraelczycy widzą w Netanyahu główne zagrożenie dla swego państwa. Są też tacy, którzy bronią jego zdecydowanej polityki. Miałem okazję rozmawiać z trójką Izraelczyków, bardzo mocno zaangażowanych w życie polityczne, ale również intelektualne, akademickie w Izraelu. I w tym spojrzeniu życzliwym, jakie określam na państwo Izrael, również na politykę rządu Netanyahu, chciałbym przywołać dwugłos małżeństwa Judith Kalik i Aleksandra Uczitiela, którzy mieszkają w Jerozolimie, mają 5 dzieci i 3 wnuków. Aleksander, jak go nazywamy, Sasza, ma również 14 wnuków z pierwszego małżeństwa. To jest ważne, że to małżeństwo ma tak rozbudowaną rodzinę, bo zostali dotknięci tą tragedią w sposób bardzo bliski i namacalny, choć na szczęście nikt z ich najbliższych nie zginął. Moją trzecią rozmówczynią jest Rita Widri, która przez wiele lat pracowała, jeszcze dzisiaj pracuje na pół etatu na Uniwersytecie Jerozolimskim w administracji. Jest emerytowaną kierowniczką administracji do spraw studentów Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. I myślę, że właśnie ta perspektywa, z jednej strony rodzinna, małżeństwa Judith i Saszy, a z drugiej strony perspektywa kogoś, kto od dziesięcioleci pracuje z młodzieżą, odgrywa rolę w spojrzeniu na to, jak dzisiaj Izrael wygląda i jak zmaga się z tą nową traumą, jaką niewątpliwie już stała się rzeź urządzona przez terrorystów Hamasu 7 października minionego roku.
Rozmawialiśmy długo, ale w tej krótkiej mojej relacji z tych rozmów chciałbym zwrócić uwagę na przyszłość, bo elementy zbrodni, które epatują nas od wielu miesięcy, są ważne, bo wskazują na rozmiar tej zbrodni. Jednak mieszkający w Izraelu obywatele muszą myśleć o przyszłości. Dla nich tragedia, jaka rozegrała się przy granicach Gazy, jest jedną z wielu tragedii. Jak wiadomo, od 100 lat właśnie Bliski Wschód jest naznaczony konfliktami, wojnami. I powstanie państwa Izrael w 1948 roku wcale tych konfliktów i wybuchających okresowo wojen nie zakończyła. Więc jak ci moi rozmówcy wyobrażają sobie przyszłość? Otóż cała trójka zgadza się z tym, że to powinno być jedno państwo. Nie wyobrażają sobie, odwołując się zresztą do własnych doświadczeń biograficznych, nie wyobrażają sobie podziałów. Społeczeństwo Izraela, nawet przy zachowaniu odrębności Gazy i zachodniego brzegu, jest bardzo wymieszane ze sobą i bardzo trudno tak logistycznie przeprowadzić granicę między przyszłym państwem palestyńskim i przyszłym państwem żydowskim. Dlatego opowiadają się właśnie za rozwiązaniem jednego państwa. Na pytanie, jak można po tej tragedii, po takim głębokim urazie i traumie wspólnie budować przyszłość, wskazują na to, że to nie jest jedyna trauma przecież i wiele społeczeństw poradziło sobie z takimi traumami. Mają wręcz praktyczne wskazówki, jak to zrobić. Można, a nawet trzeba, stworzyć pewne warunki, które umożliwią tym wszystkim, którzy chcą współtworzyć to państwo, żeby żyli razem. A więc i Palestyńczycy, i Żydzi muszą wspólnie być gwarantem, że na Bliskim Wschodzie demokratyczne państwo respektujące prawa człowieka i prawa mniejszości, również religijnych, jest możliwe do stworzenia. Przecież państwo Izrael przy w swoich niedoskonałościach taką demokracją jest. Więc dlaczego nie wierzyć w to, że w przyszłości, czerpiąc również z tych ciemnych, negatywnych doświadczeń, jakie są udziałem po obu stronach, nawet jeśli nie można zrównywać zbrodni terrorystów Hamasu z błędami rządu prawicowego, jaki tworzy w tej chwili premier Netanyahu z Ben-Gwirem i Smotriczem, to jednak trzeba powiedzieć, że te dwa stronnictwa nie mogą tworzyć przyszłości. Oba się ostatecznie skompromitowały. Dlatego moi rozmówcy mówili, podobnie zresztą jak Jakob Godot, że trzeba na gruzach tych skompromitowanych polityków i ekstremistów powołać rząd ponad podziałami. To dzisiaj brzmi jak utopia, jak zupełnie nierealistyczny plan, ale alternatywa jest tylko jedna: wojna i wzajemne wyniszczanie się. Więc dlaczego nie stworzyć jakiejś alternatywy lepszej dla wszystkich? Jak się wydaje, ludzie, którzy tam mieszkają, którzy doświadczyli na własnej skórze, we własnej rodzinie, tylu nieszczęść, wiedzą, co mówią. Dlatego im wierzę, że powstanie
państwa, które łączy do tej chwili skłócone ze sobą narody, kiedyś stanie się rzeczywistością.